Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go mocno szturchnąłem go lekko ręką. Mówimy o sterydach? Nie, o dopingu. Doping kibicu. Najpiękniejsza dziennikarka i najpiękniejszy zawodnik. Tak, widzisz? No i się spociłem się, powiem, Monika, to te twoje feromony chyba. Bo ja nagrywanie ci włączyłem. No ale spoko, luz, niech się ten. Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa Prime jest ze mną. Sadek, witam cię serdecznie. Witam serdecznie, mam nadzieję, że tym razem z Partizanem nie dostanę. Powiedz mi, jak zdrowie po całej aferze, po nokaucie? Znaczy, no powiem ci tak, no, zdrowie jak to zdrowie. Albo raz jest, albo go nie ma. Na chwilę obecną jest okej. Cały czas tam idę przed siebie, trenuję, nie trenuję. Raz trenuję, raz nie trenuję, ale idę przed siebie, tak jak powiedziałem, nie? Z Michałem Rogozińskim rozmawiałeś i wspominałeś, że masz cały czas z tyłu głowy, że masz lęki. Zostało to, odbiło ci się na twojej psychice, tak? Jeżeli chodzi o ten knockout i cały czas spodziewasz się najgorszego? Znaczy, no powiem ci tak, no przed chwilą nawet paliłem papierosa, patrzę, kurwa, palę papierosa i nagle popek, wiesz, z tyłu. I się nagle, kurwa, obróciłem. Mówię, ja pierdolę. Mówię, że znowu jakiś pewnie atencjusz. Znaczy, no wiesz, oczywiście tutaj nie to, że nazywam Ferrariego atencjuszem, ale odwróciłem się, ponieważ no nie wiedziałem, czy to, kurwa, jest jakaś osoba, wiesz, znowu. Bo tak jak powiedziałem, no Ferrari mnie wyjebał na konferencji w Gliwicach, a potem jakieś jeszcze od niego osoby, tak jak już to no, było w dużo wywiadach, jest to wszystko dostępne na internecie. Nie wiem, czy to byli jego kibice, czy to byli jego, kurwa, fani, którzy po prostu chcieli mu się podlizać. Wyjebali mi po raz kolejny, no ale no, wiesz, to nie było takie same jak Ferrari. A Ferrari po prostu wypierdolił mi mocno, ale się z nim dogadałem, zachowaliśmy się jak, tak jak on powiedział, mężczyźni się kłócą, mężczyźni się godzą, ale się dogadaliśmy, no i tyle. Piątka przybita została z Ferrarim. Piątka została przybita, lecz... No, zobaczymy, jak to dalej się potoczy, nie? Tak naprawdę. Mówiłeś, że nie obrażałeś rodziny Ferrariego, nie. Ale u mnie podczas tego wywiadu, kiedy Ferrari cię właśnie znokautował, tak, sam przyznałeś, pamiętam, że zasłużyłeś to, sobie na to. To czym zasłużyłeś sobie? Wiesz co, ponieważ ja tak, ja ogólnie tak ściągnę okulary, żeby nie było, wiesz... Że kłamiesz. Tak, że kłamę. Ogólnie jak ja coś mówię, to mówię prosto w oczy. Ogólnie początkowo myślałem, że... On mi wyjebał za to, że go wyzwałem od 60 i za to, że po prostu, żeby nie oskarżył po prostu bomby o usiłowanie zabójstwa. Początkowo myślałem, że za to mi wyjebał. A potem nagle, kurwa, wiesz, ja już byłem w drodze do Warszawy, patrzę, a on mówi, że on mi wyjebał za to, że mu wyzywałem rodzinę. Więc w ogóle to już jest niezgodne z tym, co ja powiedziałem, że zasłużyłem sobie na to. Ale ogólnie jak powiedziałem, zasłużyłem sobie na to, to myślałem, że po prostu chodziło mu o to, że wyzwałem go od 60 i go to po prostu zabolało. I to jest tyle w temacie, nie? To co podtrzymujesz, jeżeli chodzi o Ferrariego? Jakie swoje słowa podtrzymujesz? Jakie słowa podtrzymuję? Co wypowiedziałeś? No, że w sumie teraz ciężko powiedzieć, wiesz, bo zaraz ja wiem, jak te wszystkie portale wasze plotkarskie działają. Że zaraz możecie coś tam uciąć, zaraz coś tam dodać. Ja z Ferrari teraz piątkę przybiłem. Będziemy być może coś tam w przyszłości nagrywać. On mnie przeprosił. Ja go przeprosiłem za to, że go nazwałem 60 czy czymś. No i zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale to nie mówię, że to jest już teraz, jesteśmy przyjaciółmi. Tylko mówię po prostu, że zakopaliśmy na chwilę obecną topór wojenny. I tylko tyle, nie? To skąd te słowa 60? Z powietrza je wziąłeś? Chciałeś, znaczy, szukałeś atencji? Znaczy, czy... wiesz co, ja ogólnie pochodzę z Trójmiasta, z Pomorza i tam kilka osób mi po prostu napisało to, że on jak w wieku tam 16 czy 17 lat na kogoś się tam wyjebał, ale tak naprawdę ja też niepotrzebnie, bo jestem taką osobą, że pierw coś mówi, a potem myślę, nie? I teraz żałuję tych słów. Tak samo, no... Jest dużo takich sytuacji, że ja pierw coś mówię, potem kurwa,
analizuję to. Kilka osób mi to z Trójmiasta napisało tam po prostu akurat, jeżeli chodzi o chłopaków z Lechii. Tutaj też nie chcę obrażać, znaczy udzielać kibicowskiej sceny gdańskiej o to, że ktoś mi coś tam napisał. Niepotrzebnie w sumie tak to napisałem, ale no... Czyli przekazałeś plotki, tak? Jednym słowem. Znaczy nie wiem, czy to plotki, może by to była to prawda. Najważniejsze jest to, że z Ferrari się spotkałem, dogadaliśmy się, piątkę sobie zbiliśmy, a jak to się potoczy dalej, także obserwujcie dalej nasze Instagramy. Zobaczymy, no. Być może dojdzie do walki, ale na pewno dojdzie do sparingu. I tyle, no. Jedyne, co mogę powiedzieć, że przepraszam za to, że zawiodłem was, że nie oddałem Ferrariemu od razu po upadku na ścianie. No i tyle. Po upadku byłeś trochę zamroczony, także no tak, ciężko było. Przecież tak naprawdę no, ty ze mną robiłeś ten wywiad, więc widziałaś, jak to wyglądało. Początkowo mówię, jest okej, ale... Ale potem, kurwa, czacha dymiła, także chuj, nie? Sparingi z Ferrarim będą? Będą, tylko niech on po prostu zrobi pierwszą swoją walkę z hejterem, a jego walkę zrobimy, znaczy nasz sparing zrobimy po jego walce z hejterem, czyli za jakoś półtora miesiąca i tyle. Nie obawiasz się sparingu z Ferrarim, jego ciosów? W mordę można, raz dostać. Morda to nie szklanka. I tyle, no. Dostanę, no i tyle, no. Tak naprawdę, no co? Takie jest życie, kurwa. Tak jak powiedziałem w swoim wywiadzie. Boba na banie, bawimy się dalej. I tyle, nie? Kiedy walka? Tego nie mogę wam powiedzieć, ale być może już niebawem. A jest przeciwnik już? No mam nadzieję na tą grubą kurwę, nie? To tutaj właśnie gdzieś się tutaj kurwa toczy. O kim mówisz? O Push Barberze, no tak jak mówiliśmy w wywiadzie, tylko nie wiem, gdzie ta kurwa jest, nie? Bo ogólnie mam przygotowane coś specjalnego na niego, tylko że go kurwa tutaj nie ma po prostu. Przyjechał statusem, przyjechał z dziewczyną. Widziałem go raz tutaj z dziewczyną, no ale też wiesz, no ja jestem człowiekiem, który nie będzie atakował kogoś z... Jak jest jego dziewczyna obok, no. Ja mam swój honor i tyle. Jeżeli nie dzisiaj, to dostanie jutro. Jeżeli nie jutro, to dostanie pojutrze. Takie jest życie. Jak to powiedziałem, bomba na banie, bawimy się dalej. Dziękuję ci, Monika, za wywiad. I tym razem się uda. Obeszło się bez bomby z partyzanta. Obeszło się bez bomby, chociaż cały czas tutaj coś się dzieje, tylko weszłam i było do mnie. Ja nie wiem, jak ja to robię. Przyciągam po prostu wszystko chyba, co elektryczne, no, energiczne. Ogólnie dużo ludzi mówiło, wiesz, ogólnie dużo... Czekaj. Ktoś tutaj napisał mi, a to jakoś tam ten, dużo ludzi mi pisało, że to miało być ustawione, ale powiedziałem, no jak, ja nie jestem takim idiotą, żeby dostać taką bombę na twarz z partyzanta, żeby ustawione. Ja czytałam, że to było ustawione, ja się tak trzęsłam, że nie mogłam dojść do siebie, no, dość dłuższy czas. Dla mnie to po prostu, no naprawdę musiałbym być bardzo, bardzo dużym idiotą, chociaż jestem idiotą, nie będę ukrywał, ponieważ gdybym nie był idiotą, to bym tutaj z wami tutaj nie siedział. Ale no, żeby dostać z partyzanta z takiej bomby, to na pewno bym się... Nie aż tak dużym idiotą. Nie, dokładnie. Także dziękuję ci bardzo, Monika, za wywiad i mam nadzieję, że już niebawem. Dziękuję również za rozmowę, wam dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Trzymajcie się.